Sterownik PZP 830. Sterownik ten przeznaczony jest do sterowania i kontrolowania jednofazowych napędów pomp głębinowych o mocy do 2,2 kW. Funkcje sterownika. Za jego pomocą możemy kontrolować poziom wody w studni, zabezpieczyć zbiornik przed przepełnieniem, kontrolować poprawność napięcia zasilania, wykryć przeciążenie, wykryć suchobieg, kontrolować rozruch silnika. Sondy. Sterownik przystosowany jest do współpracy z dwoma lub trzema sondami zanurzonymi w studni. Sondy PZ2. Oraz z czujnikiem z wyjściem stykowym, sygnalizującym zmianę stanu. Na przykład czujnik pływakowy PZP. Sterownik zasilany jest napięciem 230 V prądu zmiennego. Podaje napięcie zasilające. Podłączenie napięcia zasilającego nie włącza automatycznie urządzenia. Aby uruchomić sterownik, musimy zamknąć zewnętrzny styk on-off. Styki te mamy podłączone do włącznika WB1. W tym miejscu podłączamy zewnętrzny włącznik lub robimy mostek, aby uruchomić sterownik. Zamknięcie tego styku uruchamia urządzenie. Do tych zacisków nie wolno podłączać napięcia sieciowego. Przez pierwsze 4 sekundy sterownik kontroluje warunki, na podstawie których zdecyduje o uruchomieniu pompy. W moim przypadku zamiast pompy mam wskaźnik napięcia, czerwona dioda LED. Sterownik sprawdza teraz, czy napięcie zasilania jest w prawidłowym zakresie, czy poziom wody w studni przekracza poziom R1, czy czujnik nie wskazuje napełnionego zbiornika, rozwarte wejście full. Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, to następuje uruchomienie pompy. Panel sterowania. Górny wyświetlacz wskazuje bieżącą wartość napięcia zasilania. Dolny wyświetlacz wskazuje bieżącą wartość prądu silnika. Wartość 0 wskazuje na wyłączoną pompę. Diody sygnalizacyjne. Start, sterownik w stanie pracy lub gotowości do pracy. Stop, sterownik wyłączony. W trybie stop pompa nie będzie załączona. Full, sygnalizacja zapełnienia zbiornika. Motor on. Sygnalizacja załączenia silnika pompy. Zbiornik trzeci, z prawej. Poziom wody w studni poniżej poziomu minimalnego, sondy R1. Zbiornik drugi, w środku. Stan wody pomiędzy poziomem minimalnym, R1, i górnym, R2. Zbiornik pierwszy, z lewej. Stan wody powyżej poziomu górnego, R2. Przyciski. Start, stop służą do włączania i wyłączania pompy. Menu to ustawienia parametrów sterownika. Reset. W zależności od trybu, w którym jesteśmy, służą do sterowania pompą lub ustawiania parametrów. Kontrola pracy pompy. Podczas pracy pompy sterownik na bieżąco sprawdza parametry napięcia zasilania oraz prąd płynący przez silnik. Do dyspozycji mamy 12 regulowanych parametrów. Parametr P1. Napięcie maksymalne. Domyślna wartość 245 V. P1 to ograniczenie napięciowe. Górny poziom możemy wyregulować w zakresie od 230 do 270 V. Parametr P2. Prąd maksymalny. Domyślna wartość 5 A. P2 to ograniczenie prądowe. Górny poziom. Nie dotyczy rozruchu silnika. Regulacja w zakresie od 1 do 30 A. Parametr P3.
napięcie minimalne. Domyślna wartość 160 V. P3 to ograniczenie napięciowe, ale dolny poziom. Regulacja w zakresie od 150 do 210 V. Parametr P4. Prąd minimalny. Domyślna wartość 0 A. P4 to ograniczenie prądowe, dolny poziom. Regulacja w zakresie od 0 do 30 A. Parametr P5. Domyślna wartość 2 sekundy. P5 to opóźnienie zadziałania zabezpieczenia prądowego. Nie dotyczy rozruchu silnika. Regulacja w zakresie od 0 do 850 sekund. W przypadku przekroczenia zadanych warunków pracy w parametrach P1 do P4 pompa zostanie zatrzymana z opóźnieniem o ustawiony tutaj czas. Parametr P6 jest powiązany z parametrem P9. Domyślna wartość OFF. Gdy praca pompy zostanie przerwana z powodu przekroczenia zadanych warunków pracy, np. zbyt wysokie lub niskie napięcie albo prąd, to możliwe jest ustawienie opcji automatycznego restartu silnika. Czas do automatycznego restartu ustawić można za pomocą parametru P6. Natomiast ilość automatycznych prób usunięcia błędu ustawia się w kolejnym parametrze P9. P6 to opóźnienie od momentu automatycznego restartu w przypadku wystąpienia błędu. W przypadku ustawienia OFF skasowanie błędu możliwe będzie wyłącznie poprzez naciśnięcie przycisku RESET. Domyślna wartość OFF. Regulacja parametru OFF lub od 1 do 850 sekund. Parametr P7 to ograniczenie prądu rozruchowego. Domyślna wartość 3. Wartość prądu rozruchowego ustawia się jako wielokrotność górnego ograniczenia prądowego, czyli parametru P2. Regulacja od 1 do 10. Parametr P8 to czas trwania rozruchu silnika. Domyślna wartość 10 sekund. Przez czas rozruchu silnika górne ograniczenie prądowe ustawione jest na poziom zadany w parametrze P7. Regulacja od 0 do 850 sekund. Parametr P9 jest powiązany z parametrem P6. P9 to liczba automatycznych restartów w przypadku wystąpienia błędu. W przypadku przekroczenia ustawionej tu liczby restartów, skasowanie usterki i restart sterownika możliwy będzie po naciśnięciu przycisku RESET. Działanie funkcji wymaga ustawienia parametru P6 na wartość różną od OFF. Domyślna wartość parametru P9 to OFF. Regulacja OFF lub 1 do 199. Parametr P10 to czas od momentu, gdy poziom wody w studni przekroczy poziom R2, aż do momentu uruchomienia pompy. Domyślna wartość 0 minut. Regulacja w zakresie od 0 do 850 minut. Parametr P11. P11 to wskaźnik zanurzenia sond. Górny wyświetlacz to sonda R2. Dolny wyświetlacz to sonda R1. Jeżeli wartość jest mniejsza niż 230, to oznacza, że sonda zanurzona jest w wodzie. Wyższa wartość oznacza brak kontaktu z wodą. Parametr P12. P12 to pamięć stanu. Domyślna wartość 1. 1 oznacza, że po włączeniu zasilania przywracany jest stan sterownika, jaki był w momencie zaniku zasilania. 0. Po włączeniu zasilania sterownik ustawiany jest w trybie STOP. Regulacja 0 lub 1. Sterownik może pracować z dwoma lub trzema sondami PZ2 oraz dodatkowo sondą pływakową PZP. P
po zanurzeniu sondy COM oraz R1 sterownik sygnalizuje teraz częściowe napełnienie zbiornika. Gdy poziom wody osiągnie położenie sondy R2, sygnalizowane jest napełnienie zbiornika. Napełnienie zbiornika nie uruchomiło jeszcze pompy. Jest to zależne od sondy pływakowej. Zmiana pozycji pływaka załącza lub wyłącza pompę. Wyłączenie pompy po napełnieniu zbiornika. Załączenie pompy po opadnięciu wody w zbiorniku. Zmienię sposób podłączenia. W zależności od sposobu podłączenia, pompę możemy załączyć w górnej lub dolnej pozycji pływaka. W naszym przypadku steruję wskaźnikiem LK713, czerwona dioda LED. Zmiana sposobu działania. Załączenie pompy, gdy zbiornik jest pełny, aby ją wypompować. I wyłączenie pompy po opadnięciu wody w zbiorniku. Kontrola napięcia zasilającego, parametr P1 i P3. W przypadku wzrostu napięcia powyżej ustawionej wartości pompa jest wyłączana. Po ustabilizowaniu się napięcia zasilającego ponownie jest włączana. Podobnie jest, gdy napięcie spadnie poniżej określonej wartości. Pompa jest wyłączana. Po ustabilizowaniu się napięcia zasilającego ponownie jest włączana. Sterownik zachowa się podobnie w przypadku przeciążenia pompy, parametry P2 i P4. Przeciążenie zasymuluje, dołączając dodatkowy odbiornik przez przełącznik WB2. Również w przypadku przeciążenia pompy następuje jej wyłączenie i ponowna praca po zaniku przeciążenia. Gdy praca pompy zostanie przerwana z powodu przekroczenia zadanych warunków pracy, napięcie i prąd, to możliwe jest ustawienie opcji automatycznego restartu silnika. Czas do automatycznego restartu ustawić można za pomocą parametru P6. Ilość automatycznych prób usunięcia błędu ustawia się w parametrze P9. Zgodnie z tymi parametrami P6 i P9 następuje kilka prób ponownego załączenia pompy. Sterownik wykonał 3 próby ponownego uruchomienia pompy, tak jak ustawiłem. Teraz ponowne uruchomienie pompy możliwe jest po skasowaniu błędu. Wciskam przycisk Reset. Pompa uruchomiła się. Jeszcze jedna próba. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustawieniami, sterownik wykonał 3 próby włączenia obwodu. Próba wymuszenia włączenia ręcznego jest bezskuteczna. Dopiero po wciśnięciu przycisku Reset możemy podjąć kolejną próbę uruchomienia obwodu. Kontrola prądu silnika. Jeżeli sterownik wykryje wysoki prąd roboczy silnika, czyli jeśli nastąpi przeciążenie silnika, sterownik wyłącza pompę.
Zmiana pozycji pływaka załącza lub wyłącza pompę. Wyciągając sondy PZ2 będę symulował opadanie wody, a wkładając sondy do pojemnika z wodą będę symulował napełnianie zbiornika. Praca z dwoma sondami. Jeżeli czujnik przepełnienia zbiornika nie będzie wykorzystywany, to należy zewrzeć zaciski full.